Więc jesteśmy kolejny dzień na rozbiórce. Widzicie, tyle mi się udało rozebrać ostatnim razem, jak byłem, czyli we wtorek chyba byłem po pracy od razu. No tutaj chciałem zrobić sam, ale to jednak się jest za ciężkie. Za ciężka sprawa. Mam nadzieję, że będzie coś słychać. To tak, rozebrałem, ostatnim razem odkręciłem cały dach. Z bratem byliśmy we wtorek, ściągnęliśmy ten dach, tutaj widzicie. Poskładana jedna, to jest lewa strona, to jest prawa, tu są te zabudowy końcowe, przód i tył ściany. Tam są na palecie te boczne drzwi, razem z drzwiami wejściowymi, bo tak się mówi. Te na palecie takie małe, to te widzicie, te dziury na dole. To właśnie do wychodzenia, do kur. Tam widziałem parę pytań, jak to działa. To działa na takiej zasadzie, że po prostu te dobudówki, czyli to i to drugie, to mam po 4 metry na całą długość kurnika. I to ma na zadanie tylko i wyłącznie, żeby kury tam sobie wychodziły i grzebały. Sorry. Żeby sobie grzebały w tym, ale tak naprawdę to one wychodzą na trawę normalnie, na zewnątrz. Tutaj mają te dolne dziury, co widzicie, te wloty. To są normalnie drzwi otwierane na łańcuchach. Widzicie tam co drugi. Nie wiem, czy tam będzie widać, można przybliżyć. O, widzicie ten łańcuch tutaj? Tu jest kolejny łańcuch i tam łańcuch, takie te kreski takie na środku, na dole. To są łańcuchy, normalnie się podwiesza te drzwi do góry. One są na zawiasach wszystkie i sobie kury wychodzą normalnie na trawkę. A później jak wchodzą, to najpierw wchodzą tutaj, do tego pomieszczenia, a później wchodzą do głównego kurnika, do środka. A to jest po to właśnie tylko, żeby w razie czego, jak na przykład w zimie śnieg będzie albo będzie bardzo zimno, no to będą mogły sobie i tak tutaj wyjść i sobie pogrzebać trochę w piasku, posiedzieć posiedzieć sobie i tego. Nie będą musiały siedzieć cały czas w kurniku się dusić, tylko będą mogły też tutaj wyjść, na zewnątrz. Na takie jakby poddasze, pod dachem to jest, na takie wybieg taki pod dachem. A jeśli będzie pogoda dobra, no to normalnie na trawkę będą wychodzić. Wszystko będzie ogrodzone, taki jest plan. No a dzisiaj jest święty dzień, czy święty, no niedziela, nie? No ale no, trzeba coś robić, bo to nie ma czasu już. Tutaj to się poprzewracało, no bo to już jest wszystko podkręcane. No ale to jeszcze trzeba będzie i tak karczerem przejechać do czystego. No tu jeszcze zostały mi te silniki do wyjęcia, wycięcia. Tu jest ta cała skrzynka, która tym steruje. Tu jest druga część. Tam na początku są te scrapery tak zwane, czyli te urządzenia, no te blachy, które chodzą na tych drutach i sprzątają tutaj, o co widzicie, nie? Bo to nie było sprzątane przed rozbiórką. No i tego tyle jest syfu tutaj. To powinno być czyściutki betonik, jak tutaj na środku. No a dzisiaj to z racji tej, że tu była ta dobudówka zrobiona, ten kawałek betonu wylany specjalnie, żeby jak te chodzą maszyny w środku, to żeby one nie zgarniały całego tego obornika na środek tutaj, bo to nie było w ogóle, nie robiło swojego zadania, nie spełniało, bo to się rozwalało wszędzie, więc został ten beton wylany po to, żeby właśnie jakby był taką barierą, żeby to się nie rozprzestrzeniało wszędzie, tylko żeby po prostu w tych kanałach jechało. No a z racji tej, że ten na środku, ta szyna jest zamontowana, była w środku w tym betonie. W sensie beton był wylany, ale tu jest, to jest dolane, nie? Widzicie? Tu jest dolany beton. I ten beton to był taki beton bardzo, bardzo taki, kurde, no nie był to prawdziwy beton, żeby to było łatwo skuć. A po to było to wylane, żeby właśnie żeby tutaj jak ktoś zleci stąd podczas tego sprzątania, to się zawsze tutaj pomiędzy tutaj, bo to jest na szerokość tego
Widzicie, dziura jest szersza, praktycznie dwa razy jak ta szyna. No i tutaj leciał to gówno leciało tutaj w te dziury. No i tego się nigdy umyć nie dało rady, więc ten gościu tutaj, to zarządzał tym, po prostu dolał dolał betonu, żeby to było równo, żeby było łatwo to posprzątać. Z karczerem wchodzisz, myjesz bez problemu. No. I po to było zastosowane. No a ja dzisiaj to muszę skuć wszystko, bo dlatego, że potrzebuję to wyciągnąć, tą szynę, bo nie będę jej zostawiał, ani nie będę jej ciął tutaj, bo ja myślałem, żeby to uciąć, myślałem, że ten beton jest silny, ale on powiedział, że to jest taka tylko taki, co bądź. Taki, żeby tylko zarównać tą dziurę, żeby było łatwo to czyścić. Nie będzie pewnie nic słychać, bo mam agregat włączony i tym młotem tutaj kuję od rana dzisiaj. No i tak to wygląda. I tutaj, że tu gdzie skułem już na samym początku, tu jest to pierwsze, co skułem, no to już widzicie, rusza się. Nie zobaczycie, czekaj, ten będzie się ruszał łatwiej. O. Widzicie, woda jak się rusza? No, to już się rusza. No i zostało mi całe to do skucia, do końca. A dzisiaj chcę to zrobić, bo będę miał traktor pożyczy mi w tygodniu, no to sobie to wszystko ogarnę. No, agregacik ciśnie. Takiego titana mam. No tam wiecie, no to nie jest prawdziwy beton, no to on daje radę, nie? Jak myślę, że w prawdziwym betonie to by było kiepsko z takim czymś. No to jest 1500 W. No to się nadaje tak o właśnie do takiego betonu albo do używania w domu raczej. Jakieś ściany w domu, tam takie przydomowe sprawy, to on się nadaje. Ale na taką robotę prawdziwą, na prawdziwy beton to nie. To odradzam od razu, jak ktoś chce kupić, żeby miał na budowę na przykład, albo gdzieś kuje jakieś betony, wsadza rurki albo elektrykę, podłącza takie sprawy w prawdziwym betonie, prawdziwym, powtarzam, no to się nie nadaje. Tego betonu, co tutaj jest wylany, to jest, prawdziwy beton. No, tak samo prawdziwy jak i ten, nie? Tylko po prostu no, dużo mocniejszy. Dużo mocniejszy beton, no to tutaj sobie tylko ślizga się po górze. I naprawdę, żeby taki beton skuć, to ja bym tutaj 2 miesiące siedział. No, więc no, nie przedłużam. Robota idzie pomału, pomalutku do przodu. No, straszny syf jest, no ale nic nie poradzę na to. Jak będę miał ciągnik w tygodniu, to spróbuję tutaj ogarnąć trochę. No i zostały mi te silniki, ta skrzynka. To i to sobie rozbiorę, jak będę miał ciągnik, bo muszę wsadzić tutaj, to jest za ciężkie. Ja to próbowałem przyciągnąć ręcznie, ale to nie jest, to jest za ciężka robota na jedną osobę, więc będę miał ciągnik z widłami i sobie tutaj będę podjeżdżał pod każdy element, podczepiał, jakby będę sobie widłami wjeżdżał na środku, delikatnie pod tego, żeby było trzymało się, odkręcał śruby i co będę to po kolei, po każdym elemencie sobie dawał na to, na ciągnik i sobie jak wszystko zbiorę, to sobie gdzieś to ułożę w jednym miejscu. Na razie jeden element tu przyciągnąłem, ale to za ciężkie jest. Ta sama rama dużo waży, a tutaj jeszcze jest taka obitka z góry czy coś. No i taka dodatkowa rama jeszcze. No to jest za ciężkie jednak na jedną osobę. Może we dwóch, jakby się zaparł, to by to pociągnął, ale w jedną osobę no to jest zbyt ciężka robota. Mam nadzieję, że coś będzie słychać z tego. Ten mój telefon coś tutaj ostatnio szwankuje. No działamy. Transport, mam nadzieję, że za niedługo. Już tam coś jest dogadane. Może jeszcze w tym roku. Fajnie by było. No to tyle na dzisiaj. No ja tu wam nic nie nagram. Mam GoPro, ale to nagrywanie kucia betonu, no to chyba raczej nic ciekawego. A co, będę muzykę wgrywał, żebyście oglądali jak tutaj, to bez sensu. Więc cisnę dalej. I tak to wygląda dzisiaj. Może jeszcze 2 godzinki i skończę. No dobrze, fajnie by było. No to na razie i do następnego.